Dzień dobry. Witamy ponownie. Tym razem stoimy przed dylematem. Jakie fajerwerki wybrać na Sylwestra? I tutaj pojawia się znowu problem. Przede wszystkim musimy zadać sobie pytanie, czy chcemy na 5 minut przed Sylwestrem zapakować to, co żeśmy sobie przygotowali, strzelić i wrócić. Czy zrobimy to w inny sposób? Mianowicie kupimy kilka produktów, poustawiamy je sobie na ziemi, zamocujemy i będziemy strzelać oddzielnie. Wybór należy tylko do nich. I samo to już ustawianie, cała ta zabawa jest celebracją tego Sylwestra. Masz... i główną częścią jej zabawy. Masz rację. I tutaj dochodzimy do sedna, mianowicie chcemy wybrać produkt. Coraz częściej kupujemy go w internecie. Oglądamy coś na monitorze. Zdjęcie właściwie... wielkości monitora. I takie samo zdjęcie, tylko że mnóstwo składowych różni te dwa produkty, dokładnie. Produkt mały, produkt bardzo duży. Po drodze mamy jeszcze taki, albo taki. I przy każdy z tych produktów jest 19-strzałowy. Te baterie, tak, jednak się różnią od siebie. Znacząco. Najważniejszą rzeczą, która różni te baterie, to jest kaliber, a co się za tym idzie? Wysokość strzału, wielkość efektu i czas trwania. Ja bym wybrał tę baterię. A powiedz dlaczego? Ponieważ będzie dawała efekt z dużym rozmachem i to jest bardzo istotne, ponieważ kiedy ja coś robię, chcę, żeby to miało duży wydźwięk. I tutaj trzeba by zadać sobie pytanie, czy tam, gdzie będziemy strzelać, jest na to miejsce. No właśnie, i do tego chciałem dojść. Ja bym wybrał tą, bądź tą, ponieważ nie mam za dużo miejsca. I teraz najważniejsza rzecz to jest dokładne przemyślenie tego, gdzie będziemy strzelali. Zróbmy to wcześniej, żeby potem się nie oszukać. Czyli co, wychodzimy przed dom albo na plac, tak? Przed blok. Zastanówmy się, czy to miejsce, którego będziemy strzelali, jest na tyle bezpieczne, że możemy użytkować pirotechniki. I nie będzie żadnych problemów. To jest tak, że często mijamy jakieś miejsce, kompletnie nie zwracając uwagi na mnóstwo rzeczy, które w tym przypadku są bardzo istotne. Drzewa, linia energetyczna. Tak, wysokość bloków. Dokładnie. I więc jeżeli na to teraz spojrzymy, widzimy, aha, tu by idealne było. Powolutku czuję się tak jak malarz stojący przed wielkim płótnem i pragnący przenieść na nie coś, co ma w głowie. Zaczynasz od szkicy. Mam miejsce. Miejsce mam. Co robię dalej? Możemy pójść w kolorystykę, możemy pójść bardziej w czas. Czy to ma być krótko i bardzo dynamicznie, czy raczej długo, coś jednostajnie? Ja myślę, że tutaj w przypadku każdego pokazu odpaliłbym fontannę. Masz całkowitą rację. Czy to będzie coś dużego, czy małego, zawsze fontanny są spektakularne. I to jest zabawa dla każdego. Oczywiście. Możemy oczywiście 2, 4, 6, 8. I to, co powiedziałeś, pamiętaj, że fontanna nie musi być tylko srebrna, że to są tylko iskry. Ktoś mówi, że to są tylko iskry. To są aż iskry. Kolorowe, srebrne, złote, z trzeszczeniem, bez. A jak chcemy dużo, to nie muszą być takie. Mogą być mniejsze i rzeczywiście będzie ich 10. W tej samej cenie. Więc fontannami zaczynamy, a potem... No właśnie. Kaliber. Cały czas o tym jest mowa i to będziemy powtarzać do bólu, ponieważ najczęściej osoba, która ma podjąć decyzję, no ona nie rozumie, dlaczego ta kostka różni się od tej kostki ceną. Tomku, to jest typowy przykład idealnie dobranego pokazu. Zobacz, tak jak każdy pokaz, zaczyna się od małych, po coraz większe kalibry i kończy na największych. Czyli strzelamy małym kalibrem, większym, największym, budujemy napięcie. Czyli na finał zostawiamy coś, co jest najbardziej efektowne. Tak jest generalnie w większości pokazów. Jeszcze w przypadku kalibra. O, to jaką wojnę pozwolisz? Bardzo podobny pokaz. Ilość strzałów ta sama. 36, 36. Tutaj mamy kaliber 20, tu mamy kaliber 30. Czyli znowu wracamy do tego momentu, gdzie będziemy strzelać i jaką dużą część nieba chcemy zająć. Jeżeli mamy miejsce, zawsze warto dołożyć i kupić coś, co będzie wyższe i ładniejsze w efekcie. Co nie oznacza, że ta wyrzutnia nie będzie ładna. Dodamy jeszcze coś na finał, a skoro o finale... O mowa, właśnie, no to... właśnie. Przechodzimy do moich ulubionych produktów. Mamy wachlarz. Wyrzutnia kątowa. Przepiękny produkt. Z założeniem, że popasowanie go użytkujemy. Na każdej wyrzutni jest strzałka. Pamiętajmy o tym, że jest to wachlarz, a jak wachlarz, to się wachlujemy, a nie
tej płaszczyźnie. Ponieważ zabrać możemy sobie na przykład z 7 efektów, 7 wystrzałów, jeden, bo jeden tylko zobaczymy w tej będziemy linii. Widzieli tylko jeden punkt. Więc to jest bardzo istotne, to co jest napisane na produkcie. I przy tych produktach bardzo ważną sprawą jest zwrócenie uwagi na czas. Pamiętajmy o tym, że wyrzutnie kątowe występują w dwóch czasach. Generalnie w dwóch czasach. Albo bardzo szybkie, 8-10 sekund, albo dłuższe, 30-40, co nie oznacza, że nie możemy wykorzystać jednej i drugiej w pokazie. Masz wyrzutnię, która strzela dłużej, komponujesz ją w środek, masz dużą szerokość, zwalniasz tempo. No jak masz finał... To jest bardzo dobre, bo dużo prostych baterii, tak, wystrzeliwuje swój efekt mniej więcej w to samo miejsce. I nawet jeśli one będą się różniły kolorem, to jednak mimo wszystko skupiamy swoją uwagę na jakiś jeden wycinek. Wprowadzenie podczas pokazu czegoś, co jest właśnie z rozrzutem, sprawia, że to jest ciekawsze. I zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz. To jest około 15 stopni. Nie potrzebujemy bardzo dużo miejsca. Na dole mamy wyjście minimalne, na górze efekt jest mega. To oznacza, że niekoniecznie bójmy się tego, bo to jest kwestia troszkę szerszego zajęcia nieba, a nie tak, że to będzie nam strzelało gdzieś po sąsiadach w bok. Każdy ma wrażenie, że jak wyrzutnia jest kątowa, to będzie strzelała bardzo szeroko. Nie będzie strzelała. 15 stopni jest to uwarunkowane. Na dole wygląda na wąsko, na górze jest bardzo szeroko. No dobrze, ale teraz znowu zagłębiając się w te wszystkie baterie, jest ich bardzo dużo. I co jeszcze jest takie charakterystyczne, co je różnicuje? Jest taki efekt, jest taka bateria, kompozycja, która nam daje różne efekty. One się nazywają... Assorted. O właśnie. Assorted. Tomku, Assorted wygląda w ten sposób. To jest bateria, która na pierwszy rzut oka wygląda na baterię prostą. Prostą, tak. Dokładnie. Na górze ma strzałkę, jak zauważyłeś. Ta strzałka definiuje nam miejsce, w którym kierunku ma być skierowana bateria przy strzelaniu. I to jest wyrzutnia, która jest połączeniem wyrzutni prostej z kątowej. Ja powtórzę nazwę Assorted. Taka dość ciężka nazwa. Czyli jest to już kompozycja przygotowana? Można powiedzieć, że taki właśnie. Wiesz co, może Ci pokażę. Weź na przykład tamtą wyrzutnię i to. To wygląda mniej więcej w ten sposób. Masz wyrzutnię prostą, masz wyrzutnię kątową, zamkniętą w jedno pudełko. A ja bym jeszcze dorzucił na samym początku fontanny i właściwie jest cały pokaz. Tutaj tego nie ma, ale są wyrzutnie, w których to jest. I to jest wyrzutnia taka. Tomku, to jest wyrzutnia... O tyle ciekawa, że jest wyrzutnią typu Assorted, ale zaczyna się od fontan, czyli to, co zrobiłeś tutaj, masz wow. Gotowej wyrzutni. No nie, ale ja jednak lubię się sam pobawić. Nie chcę tylko raz podpalić i się tylko na to patrzeć. No. Lubię ingerować w to, co się dzieje, mało tego, bieganie po placu też jest przyjemną rzeczą. Tak, ale teraz zobacz jedną rzecz. Mam taką wyrzutnię, bo chcę o niej specjalnie porozmawiać. To jest wyrzutnia, która dla mnie jest ideałem, dlatego, że ma połączenie efektów i kątowych, i pionowych. No tak, ale mówiliśmy też o kalibrze i objętość danego efektu jest porównywalna, a mimo to ta bateria strzela 100 razy, a twoja? 50, tylko że moja ma 30 mm, twoja 25. Nie mam miejsca, strzelam tą. Mam miejsce, strzelam tą. Oczywiście, jeżeli mam miejsce, to mogę strzelić i tą, i tą. Najważniejsze jest to, żebyśmy sami dobrali sobie efekty pod swoje gusta, a jak to mówią ludzie, jak rozmawiamy o gustach, to się kończy rozmowa, prawda? Coś w tym jest. Cena też jest dosyć istotna, bo w tym przypadku jest bardzo podobna. Zgadza się, tylko tyle, że cały czas mówię o tym, że 30 mm i 25 to są dwa zupełnie inne światy. Tu jest wysoko, bardzo szeroko, tu jest nieco niżej, ale szybko. Czyli wracamy teraz do rozmachu. Tak? Czy chcemy zrobić coś naprawdę wysoko i dużego, czy trochę niżej, ale gęściej? No właśnie, i tutaj też jest rozwiązanie. Zobacz. Wystarczy, że znajdziesz coś takiego. Są to gotowe boksy do odpalenia. Są to wyrzutnie zespolone. Zobacz jedną rzecz. Masz i proste, i kątowe. No właśnie, właśnie, bardzo ważne. Jest strzałka, która wskazuje na to, że na pewno w wyrzutni znajdują się wyrzutnie kątowe. Teraz popatrz. Rozcinasz karton, otwierasz, nie wyjmujesz nic z środka. Masz jeden ląd, podpalasz i masz gotowe show. Jak Ci się podoba? Bardzo dobra propozycja dla tych, którzy rzeczywiście nawet nie chcą się ubierać, tylko tak jak są, przerzucić szalik, wyjść, podpalić i wrócić i będą mieli dobre wrażenie. Masz całkowitą rację. Więc
ponownie wracamy. Czy chcemy się tym bawić, celebrować, przygotować sobie więcej mniejszych efektów, tak? Czy rzeczywiście jeden, a konkretny? Przemyślmy dokładnie to, co chcemy kupić. Zwracajmy uwagę na kalibry, na czas trwania. I nie zawsze coś, co trwa dłużej, jest lepsze. Liczy się zabawa.